proszę twarz, proszę opuścić. Minęło już sporo czasu od próby przejęcia władzy w spółdzielni mieszkaniowej Górnik. Mimo to sprawa ciągle się toczy, przede wszystkim w sądach. Na chwilę obecną spółdzielnia mieszkaniowa Górnik funkcjonuje zgodnie z prawem. W grudniu odbyliśmy ponowne walne zgromadzenie, to, które zostało przerwane w czerwcu. Odbyły się wszystkie trzy części, zostały podjęte uchwały, zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Toczące się postępowanie w sądzie ma wyjaśnić, po czyjej stronie jest racja. Przypomnijmy, że w czerwcu 2014 roku grupa osób próbowała obalić obecny zarząd spółdzielni. Potwierdzają się nasze zarzuty, które przedstawiliśmy grupie osób, która próbowała przejąć władzę w spółdzielni w sposób nieprawny. Na dzień dzisiejszy te zarzuty już parę osób ma postawionych w sensie jeszcze nieformalnym, ale są udowodnione, że pełnomocnictwa były sfałszowane. No i odbywa się dalszy ciąg przesłuchań w tym temacie. Władze Górnika zarzucały, że uprawnienia do reprezentowania danej osoby na walnym zgromadzeniu były sfałszowane. Sprawa zaczęła toczyć się nie tylko wokół samej spółdzielni, przeniosła się na pole indywidualne, a uczestnicy całej sprawy nie szczędzą sobie pozwów do sądu. Jeden z nich otrzymał Maciej Bochenek. Główny motorniczy, główny inspirator tego wszystkiego według mojej oceny, który oskarżał mnie, że go pomawiałem, że jego zamysły były zupełnie inne niż mówił, wycofał ten akt oskarżenia przeciwko mojej osobie w sądzie jaworznickim, uznając, że źle zinterpretował moje postępowanie, tak to nazwijmy najbardziej lakonicznie, nazwijmy to z ostrości procesowej, po prostu wycofał się ze sprawy wobec mojej osoby. Spółdzielnia rozpoczęła rok i ma do wykonania sporo pracy. Coraz głośniej mówi się o możliwości montażu paneli fotowoltaicznych, które dostarczałyby energię do mieszkań. Może ujawniam teraz pewne fakty, ale rozmawiamy ze sponsorami, a właściwie rozmawiamy z wykonawcami, których chcemy przekazać pod dzierżawę nasze dachy płaskie, żeby oni zainstalowali za darmo to i zobaczymy, jakie są skutki, czy jakie ewentualne zyski działania tej fotowoltaiki, czyli chcemy się przekonać, czy jest warta ta sprawa zachodu i czy mamy z tego określone korzyści. Nie wiadomo jeszcze, kiedy panele mogłyby zacząć być używane, ale jak mówi Maciej Bochenek, ta sprawa jest coraz bardziej realna.